Dzień dobry, zapraszam szóstoklasistów na dalszy ciąg nauki biologii. Zmieniamy formy naszych spotkań. Nie będzie to czytanie podręcznika, ale będzie omawiany kolejny temat zgodnie z podstawą programową, czyli najważniejsze elementy danego tematu. Zaczynajmy. Dzisiejszy temat to ślimaki jako przedstawiciele mięczaków. Mięczaki to bezkręgowce. Są bardzo zróżnicowaną grupą zwierząt. Ten typ sklasyfikowany jest w 11 gromadach, z których w szkole omawia się 3. Ślimaki, o których dzisiaj, małże i głowonogi. Mięczaki zasiedlają środowisko wodne, bytują w wodach słodkich, na przykład błotniarka stawowa żyje w polskich stawach, i słonych, na przykład małż perłopław i ślimak morski z ciepłych mórz, ale żyją także na lądzie, na przykład wstężyk majowy, pospolity ślimaczek w Polsce. Zwróćcie uwagę na zdjęciu numer 3, ślimak morski, który nie ma skorupki, jest ślimakiem bez skorupy, a za to ma przepiękne kolory. Budowa zewnętrzna mięczaków nie jest skomplikowana. Ciało większości składa się z głowy z czułkami, nogi i worka trzewiowego ukrytego w muszli. Worek trzewiowy spełnia bardzo ważną rolę. W nim znajdują się narządy wewnętrzne. Jeszcze raz. Numer 1 – głowa, numer 2 – noga, numer 3 – muszla. Ślimaki większości z nas kojarzą się z muszlą i rzeczywiście większość mięczaków ma ciało nią okryte. Muszla pełni funkcję ochronną oraz szkieletu. Na zdjęciach macie różnego rodzaju muszle. Są to nie tylko muszle ślimaków, ale również małży, ale widzicie, że mają przeróżne kształty i kolory. Noga ślimaków jest narządem ruchu. Dzięki niej się poruszają. Ślimaki wodne oddychają za pomocą skrzeli. U lądowych zaś rolę tę spełnia unaczyniona ścianka jamy płaszczowej, pełniąca rolę płuca. Dolna powierzchnia nogi wydziela śluz, który ułatwia poruszanie się po szorstkich powierzchniach i chroni przed uszkodzeniem nogi. Powolność ślimaka lądowego jest przysłowiowa. Na zdjęciu gra planszowa wyścigi ślimaków. Ślimaki odżywiają się roślinami. Wtedy mówimy, że są roślinożercami. Mogą odżywiać się martwymi szczątkami organicznymi. Wtedy mówimy, że są to satroprofy lub mogą polować na inne organizmy. Powiemy wtedy, że są drapieżnikami. W aparacie gębowym znajduje się tarka. Ślimak zdrapuje nią kolejne warstewki liścia lub owocu i połyka. Na rysunku widać schemat działania tarki w aparacie gębowym ślimaka. Ślimak pociera pożywienie i ta chitynowa tarka zeskrobuje cieniutką warstwę i w ten sposób pokarm zlizuje i połyka. Ślimaki stanowią pożywienie wielu zwierząt, natomiast lądowe ślimaki roślinożerne mogą stanowić zagrożenie dla upraw prowadzonych przez ludzi. Dziękuję, na dzisiaj to wszystko. Więcej informacji znajdziesz w swoich podręcznikach, a ja zapraszam na ciąg dalszy.